Drodzy Szanowni Państwo, trzymam w rękach świeżo wydaną książkę wydawnictwa poznańskiego Ballada o lutniku Wiktora Paskowa. Temat skrzypiec, temat lutnictwa to jest troszeczkę taka czarna magia. Wszyscy wiedzą, jak wyglądają skrzypce. Mało kto interesuje się tym, jak skrzypce się wytwarza, jak się je robi. Pewnie większość z Państwa słyszała nazwisko Antonio Stradivariego, najsłynniejszego lutnika wszechczasów. Tego człowieka, którego instrumenty ciągle są według bankierów najlepszą lokatą pieniędzy. Te skrzypce nigdy nie będą tańsze, zawsze będą droższe, co powoduje, że instrument, w jakimś sensie obiekt z drewna, dzieło sztuki rzeźbiarskiej, bo przecież skrzypce są ręcznie rzeźbione, co powoduje, że ten kawałek drewna wyrzeźbiony, jeden jest wart kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt milionów dolarów, a inny jest nie wart prawie nic więcej niż surowiec, z którego został zrobiony. No to jest po prostu tajemnica. I to są niebywałe sprawy. To są sprawy dotyczące tego, jakie drzewo wybrać. Każda część skrzypiec zrobiona jest ze specjalnie wybranego drzewa. To są określone gatunki drzew. Te drzewa muszą być leżakowane. Muszą być leżakowane latami, żeby było to drewno suche. Ponadto, co jest bardzo ważne, kształt skrzypiec, który jest oczywisty i który gdzieś tam jest skodyfikowany, on też, każdy lutnik ma swoje tajemnice, jak ten kształt modyfikować. Szczególnie budowa skrzypiec w środku pudła rezonansowego, czyli tego, co widzimy tutaj na okładce. To jest właśnie zdjęta górna deka i widzimy skrzypce od środka. No tam się odbywają te czary. Jak wiadomo, skrzypce grają, ponieważ drga, przenoszone są drgania ze struny na pudło rezonansowe przy pomocy podstawka, czyli tego takiego malusieńkiego fragmentu drewna, na którym oparte są struny. Natomiast górna i dolna deka skrzypiec, załóżmy, że to są skrzypce tak jak książka, połączone są w środku cienkim drewnianym patyczkiem i ten patyczek zwie się duszą. Dusza skrzypiec to jest właśnie sedno, to jest tajemnica, ponieważ minimalne ruchy tego patyczka, który jest mniej więcej w środku instrumentu, minimalne tego ruchy tego patyczka w prawo, w lewo, powodują olbrzymią zmianę brzmienia. I właśnie jedną z tajemnic lutnictwa, jedną z tajemnic wytwarzania instrumentów jest to, że właśnie gdzie ustawić tę duszę, jak ją ustawić, żeby to wszystko grało. No i oczywiście są najróżniejsze i inne drobne sprawy. Generalnie przez ostatnie 350 lat w tej dziedzinie, to jest jedna z niewielu dziedzin w ludzkości, gdzie nie zmieniło się nic. Tak jak skrzypce były wytwarzane ręcznie, tak jak ręcznie robione są lakiery, tak jak ręcznie zrobione są wszystkie elementy, z których składają się skrzypce, to na pewno lutnik najlepiej powie, z ilu elementów składają się skrzypce, w każdym razie z bardzo wielu. Wszystkie te procedury przy pracy nad instrumentem przede wszystkim nie zostały zmechanizowane. Oczywiście są skrzypce tak zwane fabryczne, ale to nie jest ta jakość. To są skrzypce, na których dzieci uczą się grać w szkołach, są to skrzypce wytwarzane maszynowo. Natomiast skrzypce profesjonalne do użytku artystycznego są zawsze dziełem lutnika. Co ważne, tak jak już powiedziałem, nic się nie zmieniło. Jedyne, co się zmieniło, to struny, które kiedyś wytwarzane były z jelit zwierząt. Natomiast w XX wieku zaczęto wytwarzać struny metalowe, struny, które zostały tylko owinięte metalem, a w środku są najczęściej lub metalowe, są najróżniejsze eksperymenty, jeżeli chodzi o struny. Natomiast jeżeli odejmiemy struny, to jeżeli chodzi o całą budowę pudła, strunnicy, gryfu, praktycznie nic się nie zmienia. Także mamy do czynienia tutaj z wyjątkową profesją, która od 350 lat, albo nawet i więcej, może 400, w praktyce nie zmienia się. I tak jak w każdej profesji, która graniczy z magią, najwięksi lutnicy zabierają ze sobą najczęściej swoje tajemnice do grobu. Rzadko się dzielą, chyba że mają uczniów. Stradivari i najwięksi lutnicy włoscy zapoczątkowali włoską szkołę budowy instrumentów, która na całym świecie rozsławiła i Włochy jako kraj skrzypiec, i muzykę włoską skrzypcową. To muzyka włoska skrzypcowa barokowa. Ale co jest bardzo ciekawe, że chociażby po włosku violinę, violin po angielsku, violon po francusku, jest taki źródłosłup,
Natomiast polska historia skrzypiec jest bardzo ciekawa. Mianowicie słynni polscy wytwórcy skrzypiec, polscy artyści lutnicy, wywodzą swoją historię od słynnego lutnika Groblicza. Zresztą Poznańskie Muzeum Instrumentów jest najlepszym miejscem, żeby się dowiedzieć na ten temat najwięcej. Jest bardzo zagadkowe, dlaczego w naszym języku nazwa skrzypce, a nie na przykład wiolinki, czy jakakolwiek inna, gdzieś tam zmodyfikowana nazwa z włoskiego. Świadczy to być może o tym, że polskie eksperymenty i polska szkoła budowy skrzypiec powstała niemalże równolegle ze szkołą włoską. Jednym słowem, jest pewna hipoteza, że w Polsce możemy też mówić o początku skrzypiec, a tym samym o początku lutnictwa. Jeżeli ktoś chciałby zostać lutnikiem, to jak to się robi? Otóż jest w Zakopanem szkoła, która przygotowuje do zawodu lutnika. Tam jest wydział lutniczy, także można na pewno próbować zostać lutnikiem. A jak życie lutnika wygląda, co każdy przed podjęciem decyzji o wyborze takiego zawodu powinien sprawdzić, no żeby, że tak powiem, wiedzieć, z czym to się wiąże, jak to wygląda, jak to życie wygląda, między innymi opowiada w sposób pasjonujący ballada o lutniku. Ja naprawdę bardzo serdecznie polecam, jak zresztą wszystkie wydawnictwa poznańskiego, i muzykę skrzypcową, i książki o skrzypcach, i książki o tym, jak się o skrzypce robi, i o tym, kto je robi, jak je robi i co to w życiu powoduje i lutników, i osób, które się z nimi stykają. Serdecznie jeszcze raz polecam.